Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka opisała swoją wstrząsającą historię. Szykuje się skandal. Ewelina Ślotała to była partnerka Jakuba Rzeźniczaka. Po rozstaniu z piłkarzem wyszła za mąż i urodziła syna. W listopadzie ub.r. zamieściła w sieci drastyczne zdjęcia i wyznała, że została pobita przez partnera oraz spędziła w szpitalu 9 dni. Trafiła do niego z połamaną twarzą. Teraz postanowiła o swoich, ale też innych znanych osób przeżyciach napisać w powieści, która już wkrótce będzie miała swoją premierę. Ewelina Ślotała w książce Żony Konstancina odczarowuje mit życia ludzi z pierwszych stron gazet i list najbogatszych Polaków. Szczerze i bezlitośnie obnaża mechanizmy członków tej hermetycznej grupy, w której blichtr. Gigantyczne pieniądze i pozycja kamuflują codzienność pełną uzależnień, przemocy, zdrad i ludzkich tragedii. Kropka. Premiera książki miała pierwotnie odbyć się kilka tygodni temu, ale została przesunięta na 27 września. O czym jest książka Żony Konstancina? Ewelina na swoim profilu na Instagramie zamieściła opis książki „Wyobraź sobie, że jesteś mną”. Właśnie szofer odwozi cię do domu, a konkretniej 800-metrowej willi wartej 20 milionów. Z bagażnika wyjmuje torby z zakupami, w godzinę wydałaś 100 tysięcy złotych na rzeczy, których nie potrzebujesz i w których przez najbliższe dni będzie cię widywała tylko służba. Twoja czarna karta nie ma limitu, a prezenty od męża nigdy się nie kończą. Jesteś kimś, należysz do najbardziej elitarnej i hermetycznej grupy w Polsce, wzbudzasz zachwyt i podziw. Masz wszystko, do momentu, kiedy lukier na torcie nie spłynie na marmurową podłogę. Tę samą, na której od wielu godzin leżysz samotna, nieszczęśliwa, poniżona. Twoje usta zamiast lukrem obklejone są krwią. Wierzysz, że na to zasłużyłaś, wierzysz, że nic nie jesteś warta. I wierzysz, że jutro będzie lepiej. Bo jesteś mną, żoną Konstancina, czytamy. I chociaż jest to powieść, czytelnicy z pewnością rozpoznają w niej osoby z pierwszych stron gazet.